problemem jest właśnie taki płot, gdzie rozstaw jest na tyle szeroki, że przejdzie głowa sarny, natomiast biodra już utykają. To jest bardzo często się spotyka szerokość. Zobaczcie, mniej więcej taka. No już nie mówię ostro zakończonych szpicach. Chociaż ktoś powie, że to nie jest ostro zakończone, natomiast widzieliśmy już jelenie ponabijane na to i tak dalej. Producenci się tym bronią. Proszę, uważajcie tam, gdzie szczególnie występują sarny, gdzie jest teren blisko lasów czy jakichś potoków. Tam to często się zdarza i zwierzęta cierpią. Dzięki.